Pani Maju, my jesteśmy oszołomieni pani prezentacją w Chłopach. Skąd się wzięła Maja Gadzińska? Skąd się wziął Anioł na deskach Teatru Muzycznego? Anioł się wziął z Gdyni, stąd. Tutaj mieszkam, całe życie tu kończyłam liceum, drugie liceum ogólnokształcące. Tutaj studiuję na czwartym roku w studium wokalno-aktorskim. I skąd się wziął Anioł? Z castingu. Jako studenci mieliśmy obowiązek przyjść na casting. Na ten casting nie chciałam pójść, pamiętam. To był casting na konkretną rolę, tak? Nie, to był casting w ogóle do obsady. A w ogóle musisz się pokazać, tak? Tak, reżyser chciał zrobić przegląd taki techniczny, że tak powiem, i zespołu, i studentów. No i pamiętam, że na ten casting bardzo nie chciałam iść, bo straszny miałam wtedy jakiś kryzys wiary w siebie chyba i pamiętam, że tego dnia powiedziałam sobie nawet na głos, że aktorką nigdy nie będę, bo się do tego nie nadaję. I jak potem zobaczyłam swoje nazwisko na obsadzie, to jednak okazało się, że ktoś wierzy we mnie bardziej niż ja sama w samą siebie. I reżyser dał mi tą szansę i to było coś niesamowitego. Jak już pani dowiedziała, że jest to rola anioła, to było jakiekolwiek wrażenie oprócz wow, jestem u Kościelniaka, no bo ta rola anioła to dopiero chyba w trakcie się okazała tak niezwykła rola, prawda? Tak, zgadza się. Nie oszukujmy się, no tej postaci w książce w Raymonta nie ma. I też nie wiedziałam do końca, na czym będzie polegało moje zadanie. Na początku miał być to anioł taki ludowy, słodki, taki grzeczny, piękny. W każdym Naprawdę? Znaczeniu tego była słowa. Była jakby taka ewolucja tej postaci? Tak, była taka ewolucja tej postaci. Anioł miał właśnie na początku gdzieś tam fruwać, być podwieszany i tak dalej. I rola, która praktycznie była rozpisana na trzy sceny i tą piosenkę półfinałową, zrobiła mi się rolą złożoną z prawie 30 scen. I faktycznie to ewoluowało po prostu po takim czasie. Reżyser na próbach ściągał po prostu to ze mnie i stwierdził, o to było fajne, to może a zobaczymy, czy w tu będzie to pasowało jeszcze. I w pewnym momencie powiedział mi, Maju, przychodź na wszystkie możliwe próby, będziesz siedzieć, zobaczymy, gdzie cię jeszcze wstawić. I tak próbowaliśmy właśnie z różnych jakby... Staraliśmy się po prostu spojrzeć na tego anioła za każdym razem pod innym kątem. I forma ostateczna wyszła taka, jak wyszła. Też na początku się gdzieś tam to ze mną kłóciło. Dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, a jak sobie z tym poradzić. I w pewnym momencie reżyser mi powiedział, nie szukaj powodu, nie szukaj usprawiedliwienia, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. To jest twoja historia, historia opowiedziana twoimi oczami i ty masz święte prawo pojawiać się dokładnie tam, gdzie ci się to po prostu podoba. I zaufała pani mu. Tak. Dała się pani poprowadzić, tak? Tak, dałam się poprowadzić i gdzieś to faktycznie tworzyliśmy to po prostu razem. No właśnie, czy udało się pani coś zasugerować mistrzowi, jakby nie było? Na początku bardzo się bałam, bo jednak... Nie wiedziałam, na co sobie mogę pozwolić. Kościelniak, wow, prawda? dokładnie. I nie wiedziałam, na co sobie też mogę pozwolić, chociaż pan Wojtek wprowadza taką atmosferę pracy, że człowiek się nie boi próbować. I absolutnie każda gdzieś tam myśl, każdy pomysł, jeżeli gdzieś tam może nie do końca jest taki, jaki powinien być, to on zawsze o tym powie w taki sposób, że człowiek się nie czuje jakoś urażony czy pozamykany. I też strasznie dużo z rolą mi pomogła pani Ewelina Damska-Porczyk. W pewnym momencie mieliśmy styczność ze sobą, ja nie tańczę żadnej innej choreografii. I akurat przy tym tańcu, gdzie śpiewa Dominikowa przy piosence Żeby chciały moje oczy, jest właśnie, był taki moment, w którym mogłyśmy ze sobą zacząć pracować i z tego tańca, z tego urywku w całym spektaklu zaczęły mi się gdzieś tam dopowiadać pozostałe historie. Dostałam też bardzo dużo cennych rad od pani Eweliny i całość to po prostu jakoś tak no złożyło się po prostu to wszystko na całość i
To. To co, właściwie dyplom chyba jest zaliczony, co? Nie, nad dyplomem to dopiero będziemy pracować. No ale rzadko się zdarza, żeby będąc jeszcze w adeptką mieć tak dużą rolę, prawda? Czuła się Pani wyróżniona? To znaczy, nie wiem w sumie jak odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że zawsze wejście do spektaklu, przynajmniej dla mnie i dla większości studentów, jest swojego rodzaju wyróżnieniem. I tak jak mówię, na początku ta rola miała wyglądać zupełnie inaczej i to, że reżyser mi zaufał w taki sposób, to było dla mnie wyróżnienie. To, że zostałam obdarzona tak dużym zaufaniem i ja mam poczucie po prostu, że wychodzę i robię swoje i że to nie jest jakoś wow i tak dalej, tylko po prostu to jest moje zadanie i to muszę wykonać i zupełnie nie myślę nad tym, co jest poboczne. No, w związku z tym, dlatego że no, tak gdzieś ta postać jest przeprowadzona, taki ma jakiś swój tok myślowy i tak dalej, że się można zapomnieć zupełnie. No właśnie, ten tok myślowy. No, kim tak naprawdę jest anioł, czy też Anielica? Czy to anioł upadły, czy to słabszy brat diabła? No, przeróżne interpretacje tutaj można podstawiać. A kim anioł jest według Pani? Kluczy do tej postaci jest wiele, tego się nie da ukryć. Też ludzie z wielu stron mi mówili, że jak oni odczytują tę postać i to było dla mnie zaskoczenie, bo czasem ja bym o tym nie pomyślała. I myślę, że tutaj będzie fajnie zostawić właśnie taką nutkę tajemnicy i to, zostawić to wyobraźni i każdy może interpretować to po prostu po swojemu. Ale Kościeniak ma swoją wersję, prawda? Tak, ma swoją wersję, zgadza się. Jak najogólniej mówiąc, tak żeby za wiele też nie zdradzać, to jest po prostu taka wiejska dziewczyna, która się, wiejski anioł, który się na tej wsi tak naprawdę nudzi i próbuje gdzieś tam wchodzić w jakieś interakcje ludzi, próbuje czynić dobro i nie zawsze jej to wychodzi. Dlatego może też wygląda jak wygląda, bo się totalnie nie przejmuje tym, po prostu jest z tej ziemi, z tej chłopskiej ziemi i tak mi się wydaje, że tutaj, żeby tym chłopom jakby pomóc i być tym takim dobrym duszkiem. Trochę anioł stróż taki? Trochę taki, może garbata anioł stróż nawet. Nawet bym powiedziała, że nie wszystko wychodzi, prawda? Dokładnie. Troszeczkę jak mecze polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Miało być wspaniale, wyszło jak zwykle, tak? No tak, no San Marino, żeby nam strzeliło gola, to no nie. No przechodzimy do historii, prawda? Jako ci, którą strzelono. No właśnie, zagrać u Kościelniaka to jest raz. Zagrać na dużej scenie to jest dwa. Ale jeszcze trzy, zagrać w takim spektaklu, który jak na konwencję teatru muzycznego jest bardzo nietypowy, prawda? Zgadza się. To było naprawdę duże przedsięwzięcie i uczestniczenie w tym od samego początku, cały ten proces tworzenia tego spektaklu, to było coś niesamowitego i naprawdę wiele przez ten czas się nauczyłam, wiele nauki jeszcze przede mną i obserwacji tego, jak ta praca nad tymi musicalami wygląda, ale wydaje mi się, że dostałam takiego dobrego kopa i motywacji do działania, do tego, żeby jednak dążyć iść jeszcze dalej. I może jednak uwierzyć, że może kiedyś... Jak to może? Co jak to może? Może kiedyś będę tą aktorką, jak się już jeszcze trochę nauczę i gdzieś może poobserwuję, będę podglądać starszych kolegów i może kiedyś się uda. No, już bez takiej fałszywej kokieterii, Pani Maju. Praca w teatrze muzycznym, nauka w studium wokalno-aktorskim, daje kilka możliwych dróg rozwoju później. Kim się Pani w tej chwili bardziej czuje? Czy aktorką, czy śpiewaczką, piosenkarką? Czy już może Pani powiedzieć, że jest Pani aktorem teatru muzycznego? Bo to wyjątkowa rzadkość, prawda? To jest coś zupełnie innego. Czy jeszcze nie wiadomo? Jeszcze się chyba najbardziej czuję studentką, mimo wszystko. Bo zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele ten zawód wymaga i jak wiele jeszcze się trzeba nauczyć. I podejrzewam, że trochę wody upłynie, zanim się będę mogła nazwać aktorką, czy śpiewaczką, czy wokalistką.
ale myślę, że chciałabym być kiedyś właśnie aktorką scen muzycznych. To było moje marzenie i to też taka ciekawostka. Czyli tańczyć, śpiewać oraz deklamować. Tak, tak, dokładnie. Taka ciekawostka to było moje marzenie od 15 roku życia, kiedy to pierwszy raz w takim moim świadomym, powiedzmy bardziej świadomym życiu wybrałam się na musical. I to był Francesco w reżyserii Kościelniaka. Ja wtedy pamiętam, zbierałam szczękę z podłogi i powiedziałam sobie wtedy, wow, ja też tak chcę. Więc mi się przy okazji tej premiery spełniło kilka marzeń na raz i to jest tak cenne doświadczenie, że... Nie zapeszam, ale w skromność, z jaką pani mówi o sobie, o swojej karierze, proszę nie dziękować, jest najlepszym prognostykiem na przyszłość. I proszę w tej chwili powiedzieć coś, zachęcić swoich znajomych, kolegów, którzy jak wiem trzymają za panią kciuki niesamowicie w internecie, no szał może, prawda, i tak dalej. Dlaczego także młodzi ludzie, którzy na przykład chodzą na koncerty zespołów metalowych, chodzą do Ucha i do innych miejsc, dlaczego warto, żeby przyszli na Chłopów? Nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale zapraszam wszystkich serdecznie na Chłopów. Między innymi po to, żeby zobaczyć na własne oczy naszą wspaniałą kulturę polską, usłyszeć piękną muzykę i gdzieś tam w serduchu, w środku poczuć się Polakiem. Tak patetycznie może i to brzmi, ale taki jest ten spektakl. Ja pamiętam, że jak była pierwsza próba z orkiestrą, po prostu mnie porozrywało na kawałki. Ja się popłakałam jak dziecko dzięki tej właśnie wspaniałej muzyce. I naprawdę wszystkim serdecznie polecam. Mówiła Maja Gadzińska, anioł nietypowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.